Bierzcie z tego wszyscy. Szanowni siostry i bracia, wczoraj mówiliśmy o warunkach godziwości Komunii Świętej, o tym, jakie trzeba spełnić warunki, żeby Komunię Świętą przyjąć godziwie i uchronić się od grzechu świętokradztwa. Komunia Święta jest adresowana, jest przeznaczona, jak mówiliśmy wczoraj, do wszystkich, którzy te trzy warunki spełniają. Dla wszystkich jest Komunia Święta. Dla wszystkich jest ta łaska, która się z nią wiąże. Ale w różnym stopniu ta łaska działa na różnych ludzi. Chociaż Pan Jezus i Jego łaska i Jego miłość jest zawsze taka sama, to znaczy nieskończona, to w różny sposób na nas działa. I to nazywamy owocnością Komunii Świętej. O tym będzie mowa dzisiaj. Na jednego działa komunia w większym stopniu, na innego w mniejszym. Wielka mistyczka, doktor Kościoła, święta Katarzyna Sieneńska, jedna z największych świętych w ogóle w historii, pisała na ten temat za pomocą takiego porównania, że jest ten sam ogień, ale różne płomienie. Czyli ten sam jest ogień Komunii Świętej, boski, ale w jednym z nas przyjmującym godnie, godziwie, w jednym świeci tak jak świeczka, w innym jak jak ognisko na obozie harcerskim strzelające powyżej drzew, a w jeszcze innym jak wybuch bomby atomowej. I tym, bracia i siostry, różnią się zwykli wierni. Tym się różnią zwykli wierni, którzy spełniają podstawowe wymagania stawiane przez Pana Boga i po śmierci zapewne trafią do czyśćca, a później do nieba, od wielkich świętych, którzy są z Panem Bogiem związani nierozerwalną więzią już w tym życiu. Różnią się tym ogniem, tym w jaki sposób ogień łaski Bożej w nich płonie. I ta różnica będzie zachowana w niebie. W niebie nie ma równości, powinniśmy o tym pamiętać. Wszyscy są szczęśliwi w niebie. Każdy, kto trafi do nieba, będzie szczęśliwy. Każdy będzie widział Pana Boga, ale w różnym stopniu, w różnej odległości. Najbliżej jest Matka Boża, później Święty Józef, Święty Jan Chrzciciel i tak dalej. I niektórzy z nas być może będą w gronie tych najbliższych, największych świętych, a inni będą gdzieś dalej. I co więcej, warto też wiedzieć, żeby obudzić w sobie gorliwość, że po śmierci, kiedy już się znajdziemy w niebie, nie będziemy już mogli awansować w tej hierarchii. To miejsce, które w czasie życia, w czasie tej próby, którą przechodzimy, to miejsce, do którego sięgniemy, to miejsce będzie już nasze na wieczność. I dlatego to jest, chociaż te sprawy, które dzisiaj będziemy poruszać, nie są tak ważne, jak te, o których mówiliśmy w pierwszych trzech dniach rekolekcji, to jednak mają znaczenie, mają wpływ na naszą wieczność. To, czy my Komunię Świętą będziemy przyjmować bardziej, czy mniej owocnie, czy ona wyda w naszych duszach, w naszym życiu owoc większy czy mniejszy. Jeżeli przyjmujemy godziwie, na pewno ten owoc będzie wydany, ale może być większy lub mniejszy. I to zależy od tego, czy my stawiamy przeszkody Komunii Świętej, czy my stawiamy w naszym życiu przeszkody łasce Bożej i jakie, i jakie. Jeżeli ktoś przyjąłby Komunię Świętą w sposób doskonały, nie postawiłby żadnej przeszkody łasce Bożej, to mistycy mówią, że właściwie jedna Komunia Święta powinien przyjąć jeden raz Komunię Świętą, umrzeć i natychmiast iść do nieba. I znany jest z historii taki przykład, błogosławiona Imelda Lambertini. Właśnie w ten sposób bardzo pragnęła przyjąć Komunię Świętą, bardzo kochała Pana Boga. Jeden raz Komunię Świętą przyjęła natychmiast umarła po tej Komunii Świętej. Ale uspokajam, ponieważ zauważyłem
w niejednym oku taki błysk niepewności, że może w takim razie na wszelki wypadek lepiej komunii nie przyjmować, że większość z nas stawia na tyle skuteczne przeszkody łasce Bożej, że jeszcze długo pożyjemy, mimo że będziemy przystępować do stołu Pańskiego. Ale co zrobić? To jest temat tej konferencji. Co zrobić, żeby przeszkody stawiane Komunii Świętej zmniejszyć, żeby zwiększyć jej owocność w naszym życiu? I ja chcę zwrócić uwagę krótko na pięć najważniejszych, może nie najważniejszych, na pięć najczęstszych przeszkód, na pięć najczęstszych problemów w tej dziedzinie. O ile przez pierwsze trzy dni rekolekcji starałem się tutaj dzielić tym, czego nas naucza Pismo Święte, Ojcowie Kościoła, Sobory, Święci Papieże, tego, co jest dla nas zobowiązujące opierać na źródłach naszej wiary, to, o czym będziemy mówić dzisiaj, opiera się na doświadczeniu świętych. Wielcy mistycy, niektórzy wielcy mistycy, którzy przeżywali podobne problemy i udało im się wywalczyć świętość, niektórzy z nich pozostawili pisma, z których możemy się dowiedzieć o ich doświadczeniach. I ja to, co będę mówił dzisiaj, opieram na doświadczeniach takich świętych, jak cytowana już Katarzyna Sieneńska, ale też święta Teresa Wielka, Weronika Giuliani i inni, którzy byli bardzo blisko związani z Eucharystią i tą mistyczną drogą doszli do wielkiej świętości. I wydaje mi się, nie są to wszystkie zagadnienia, które by trzeba poruszyć, ale są to takie, zwłaszcza pierwsze cztery, są takie, które warto rozważyć, ponieważ są bardzo powszechne. Dotyczą wielu z nas. I nawet wydaje mi się, bracia i siostry, że jak będę mówił o nich, to wszyscy, którzy mają trochę dystansu do siebie, dojdą do wniosku, że wszystko ich dotyczy. Ale w związku z tym zaznaczam, że jeżeli ktoś chciałby wejść na tę drogę, która już nie jest dla każdego, to jest droga dla tych, którzy się decydują na bliższą więź z Chrystusem Panem. Którzy chcą wejść na drogę do doskonałości, do świętości. To nie jest dobrym pomysłem, żeby sobie dzisiaj, siedząc tutaj w ławce, postanowić, że wszystko od razu naprawię w swoim życiu duchowym. Taki romantyzm jest obcy naszej religii. Religia katolicka jest bardzo prozaiczna, mało poetyczna. Raczej należy zastanowić się i to nie podejmować tej decyzji od razu teraz, zastanowić się w domu. Jeszcze jest trochę czasu do świąt wielkanocnych, jeszcze Wielki Post się nie kończy. Zastanowić się w domu, który z tych problemów w największym stopniu mnie dotyczy. Zrobić sobie taki rachunek sumienia. Która z tych przeszkód najbardziej we mnie stoi, zagradzając drogę łasce Bożej, i serio bardzo z wielkim zdecydowaniem zacząć naprawiać po jednej, maksimum po dwie, a najczęściej po jednej z tych wad, które mamy. Jakie to są cztery najczęstsze przeszkody stawiane Komunii Świętej? Pierwsza dotyczy żalu za grzechy. Pierwszy punkt to jest żal za grzechy. Wiemy wszyscy, że żal za grzechy jest konieczny do przebaczenia. Nie można uzyskać odpuszczenia grzechów bez żalu za grzechy. Jeżeli nawet ktoś by się 1000 razy wyspowiadał z jakiegoś grzechu, a nie żałuje i nie postanawia poprawy, to nie uzyskuje przebaczenia. Czyli żal za grzechy jest pewną koniecznością. Ale do tego, żeby uzyskać odpuszczenie grzechów od Pana Boga, to wystarczy prawie, że jakikolwiek żal za grzechy, choćby pobieżny. I być może wielu z nas ogranicza się do takiego żalu za grzechy trochę formalnie na siłę wzbudzonego przed spowiedzią. Im bardziej głęboki, im bardziej żarliwy jest nasz żal za grzechy, tym silniej działa na nas Komunia Święta. Na ten temat święci mistycy są jednomyślni. To jest prosta proporcjonalność. Im słabszy jest twój żal za grzechy, im nędzniejszy jest twój żal za grzechy, tym mniej doświadczysz owocowania Komunii Świętej w twoim życiu. Zacznij najpierw, zastanów się nad motywacją. Dlaczego mi jest żal moich grzechów? Może być tak, że żałujesz, bo boisz się piekła, boisz się, że Pan Bóg cię skaże i potępi.
albo żałujesz dlatego, że jest ci wstyd, że się takich rzeczy dopuściłeś. To wystarczy, żeby się wyspowiadać, ale to nie jest wielka żarliwość. Dobrze byłoby żałować z miłości. Dobrze byłoby w modlitwie pomyśleć o tym, co Pan Jezus dla mnie zrobił, jak Pan Jezus mnie kocha, jak Pan Jezus za mnie umiera na krzyżu. I że gdyby trzeba było umrzeć tylko za mnie, a nie za wszystkich ludzi, to też by zrobił to samo dla mnie. A jak ja mu odpłaciłem? Jak ja mu się odpłacam? Żeby wejść na drogę pogłębionego żalu za grzechy. Żalu za grzechy, który wypływa z miłości do Pana Boga. I żeby ten żal w sobie pielęgnować i rozwijać. Aż do uzyskania takiego pełnego żalu za grzech. Wiąże się on często z nagłym płaczem. Taki żal za grzech jest opisany w Ewangeliach. Jak święty Piotr zaparł się Pana Jezusa i zaraz potem doznał wielkiego ataku płaczu. Gorzko zapłakał nad swoimi grzechami i to był początek jego oczyszczenia. Ojcowie Kościoła, taki wielki żal za grzechy, żal, w którym serce rozpada się na kawałki, zostaje całkowicie skruszone, taki żal za grzechy, opłakanie swoich grzechów, ojcowie Kościoła nazywają chrztem z łez, dlatego że on ma taką moc jak chrzest. Znaczy odpuszcza taki żal za grzechy pełny, odpuszcza grzechy i wszystkie kary za grzechy, również czyściec. Wszystko, jeżeli ktoś całkowicie z całego serca z miłości do Pana Boga żałuje swoich grzechów, to natychmiast wszystkie te kary, które normalnie będziemy pokutować w czyśćcu, chyba że jakimiś odpustami się z tego wybawimy, to wszystko zostaje skasowane. Tak wielka jest moc pełnego, kruszącego serce żalu za grzechy. I więc to jest bardzo ważna droga, jeżeli ktoś czuje, że ma w tej dziedzinie problem, rozwinięcia swojej duchowości i wzmocnienia owocowania Komunii Świętej w życiu, to jest pogłębienie i wzmocnienie żalu za grzechy. Być może, bracia i siostry, spotkacie się z takim zarzutem, że nie powinno się rozdrapywać starych ran, że lepiej zapomnieć o tym, co było, że psychologia tak uczy. To, na to ja bym odpowiedział po pierwsze, że dla nas autorytetem jest Pismo Święte i tradycja, a nie psychologia. Ale nawet gdyby, to jest nieprawda. Najwięksi psychologowie, twórcy tej dyscypliny, z Zygmuntem Freudem na czele, piszą, jeżeli ktoś uczciwie ich czyta, to piszą dokładnie odwrotnie, że naszą psychikę psują te problemy, te trudności, które spychamy w podświadomość. A te, z którymi się otwarcie mierzymy, to one właśnie nas uzdrawiają. Czyli w tym miejscu ich pisma, chociaż w ogóle nie są zgodne z naszą wiarą, ale w tym miejscu akurat ich pisma idą po tej samej linii, którą ja tutaj skromnie zarysowałem. Dlatego nie bójmy się wchodzić w misterium żalu za grzechy w naszym życiu, w naszej modlitwie. Jest tylko jedna okoliczność, która powinna nas powstrzymywać. Jeżeli ktoś ma, może się to zdarzyć, nie jest to chyba zbyt częste, ale może się to zdarzyć. Jeżeli ktoś by miał takie doświadczenie, że rozważanie grzechu powoduje, że wątpię, czy Pan Bóg mi przebaczył, że w taki dylemat się wchodzę, zaczynam wątpić w przebaczenie, to wtedy należy natychmiast przerwać takie rozważanie, bo to już jest szatańska pokusa. Natomiast dopóki ja mam pełne zaufanie, mam pewność, że Pan Bóg mi przebaczył, to żal za grzechy jest czymś pożytecznym, świętym i dobroczynnym. Im głębszy, tym lepszy. To jest taki żal, to jest takie wspomnienie tych grzechów, jak ktoś by wspominał, że się poślizgnął i prawie, że złamał nogę, ale w ostatniej chwili czegoś się chwycił. Jak sobie wyobrażam, ile razy ja byłem na krawędzi, ile razy zasłużyłem na potępienie, ile razy wszedłem w błoto w swoim życiu, a Pan Bóg mi tyle razy przebaczył. Rozważam, dopóki nie budzą się w nas wątpliwości w przebaczenie Boże, w miłosierdzie Pana Boga, to żal za grzech jest czymś uzdrawiającym, a w odniesieniu do naszego zagadnienia jest bardzo silnym środkiem wzmacniającym owocowanie Komunii Świętej w naszym życiu.
Druga sprawa, którą już krócej chciałbym tutaj omówić, to są grzechy lekkie. Są, jak wiemy, takie grzechy, nazywają się lekkie albo powszednie, przez które my nie tracimy łaski Pana Boga. One nie zagrażają naszemu zbawieniu. Ale niektóre z nich osłabiają działanie Komunii Świętej w naszym życiu. I to są przede wszystkim dwa rodzaje grzechów lekkich. Pierwsze to są grzechy lekkie w pełni dobrowolne, wykonane, popełnione z zimną krwią. Najczęściej grzechy lekkie popełniamy prawie że bezmyślnie. Coś komuś opowiadamy i nagle zaczynamy ubarwiać, kłamać i dopiero w tym momencie się orientujemy i już nie połykamy tego słowa, tylko już brniemy dalej. Albo jedziemy samochodem, denerwujemy się na jakiegoś innego kierującego i zaczynamy na niego pomstować. I już w tym momencie jest nam żal, przykro jest nam, żeśmy się unieśli gniewem, ale jest już za późno. Takie grzechy nie blokują działania Komunii Świętej. Ale jeżeli ja na zimno planuję, wiem, że coś jest grzechem, mam tego świadomość i wiem, że to jest lekki grzech. Czyli nie jest to taka wielka obraza boska, Pan Bóg mnie za to nie odtrąci, a ja to zrobię. To rzeczywiście Pan Bóg mnie za to nie potępi, ale działanie Komunii Świętej na mnie słabnie przez popełnianie takich grzechów. Taki znany nam święty Stanisław Kostka miał właśnie takie postanowienie z ostatnich rekolekcji przed śmiercią, kiedy już był bardzo święty. Zostawił zapiski i jego postanowienie z ostatniego Wielkiego Postu przed śmiercią brzmiało: raczej śmierć na torturach niż w pełni dobrowolny grzech lekki. Tak zapisał, takie było postanowienie świętego Stanisława Kostki z ostatniego Wielkiego Postu. I drugi rodzaj grzechu lekkiego, który osłabia działanie Komunii Świętej, to jest grzech lekki, do którego ja jestem przywiązany. Jeżeli ktoś z nas ma jakiś zwyczaj, który jest grzechem, ale bardzo lekkim, to jeden przeklina, drugi za dużo mówi i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mamy takie grzeszki, które popełniamy nieustannie z przyzwyczajenia. To one również nie pozbawiają nas łaski uświęcającej. Nie wiadomo, niektóre z nich to są takie prawie że półgrzechy. Ale ważne jest to, czy ja podejmuję jakąś walkę z tym grzechem. Jeżeli ja godzę się na to i mówię sobie, trudno, ja już będę z tym żył, to osłabia działanie Komunii Świętej w moim życiu. Nie sam ten grzech, tylko taka świadoma w pełni zgoda na to, rezygnacja z jakiejkolwiek walki. Czyli tutaj walka jest ważniejsza dla naszego życia duchowego niż zwycięstwo nawet. I to daje się zrozumieć. No, wyobraźmy sobie zakochanych, jak ktoś, zwłaszcza taka pierwsza miłość, to chlopiec, który jest normalnie niechlujny, jak ma iść na spotkanie z dziewczyną, to się uczesze nawet tam i koszulę założy. A ona znowu pożyczy od mamy najładniejszy sweter, żeby mu się przypodobać. I tak jest również z Komunią Świętą. Jeżeli my naprawdę kochamy Pana Jezusa, to mamy chęć, żeby mu się przypodobać. I jeżeli mam świadomość, że bez tego drobnego grzeszku ja bym mu się bardziej podobał niż z tym grzeszkiem, to ja będę przynajmniej próbował się tego grzeszku pozbyć. Dlatego grzechy lekkie z jednej strony pokazują wielkość naszej miłości do Pana Jezusa, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, a z drugiej strony one wpływają na to, bo ta miłość ma takie przełożenie. One wpływają na to, zwłaszcza te dwa typy grzechów lekkich, wpływają na to, czy Komunia Święta działa na nas mocno, jak eksplozja bomby atomowej, czy znacznie słabiej, tak jak światło świecy. Trzecia dziedzina, w której my stawiamy tamę łasce Komunii Świętej, to jest zeświadczenie, sekularyzacja. Kiedy my tak bardzo przywiązujemy się do różnych spraw naszego obecnego życia, że stopniowo zapominamy o życiu przyszłym. Przestajemy myśleć o niebie. Przestajemy starać się o niebo, bo przestaje nam zależeć na tym. Przestaje naszą motywacja naszego działania są na tym świecie, a nie na tym świecie przyszłym, niewidzialnym. To wtedy Komunia Święta nie przestaje działać, ale jej działanie na nas bardzo się osłabia.
I jeżeli mamy świadomość takiego, że jesteśmy w taki sposób zabiegani, uwikłani w ten świat, to lekarstwem tutaj jest umartwienie. Lekarstwem jest po pierwsze wykonywanie jakichś nieobowiązkowych dobrych czynów. Z taką motywacją, że ja myślę, bo właśnie chciałbym się przypodobać Panu Jezusowi. Jutro mam przystąpić do Komunii Świętej, to dzisiaj coś dla kogoś zrobię. Poświęcę komuś swój czas, albo pieniądze, albo coś jeszcze. Z drugiej strony pozbawianie się jakichś przyjemności, umartwianie, jako przygotowanie do spotkania z Panem Jezusem. I wreszcie trzecia rzecz w tej dziedzinie, przebaczenie. Jeżeli ktoś z nas doznał krzywdy i nosi ją w sobie przez lata, to ona niestety stawia pewną blokadę działaniu łaski Bożej. I jeżeli zdobędziemy się na ten wielki niekiedy wysiłek, na prawdziwą Golgotę, żeby całkowicie odciąć tę pretensję, którą do kogoś mamy, całkowicie przebaczyć, to my korzystamy na tym bardziej niż ten, komu przebaczamy. Dlatego, że skokowo, ten płomień Komunii Świętej w naszym życiu rośnie skokowo, jeżeli odetniemy taki ciężar z naszego wnętrza. Oderwiemy się w ten sposób od tego doczesnego świata. I czwarta dziedzina, w której stawiamy przeszkody działaniu Komunii Świętej, to jest modlitwa. Znaczy, jak się nie modlimy. Albo jak się modlimy za mało, albo jak się modlimy byle jak. I najbardziej tutaj chodzi o modlitwę myślną. Czyli o taką modlitwę, w której angażujemy swoją wyobraźnię. Wyobrażamy sobie, że Pan Bóg jest obecny koło nas, nawet siedzi z nami w pokoju. I zaczynamy z Nim rozmawiać. Jest to coś koniecznego w naszym życiu modlitewnym. Jeżeli zaniedbujemy modlitwę myślną, to całe nasze życie duchowe opada, a w szczególności spada siła działania Komunii Świętej. I tutaj najważniejszą dziedziną, najważniejszą sprawą, na którą każdy powinien zwrócić uwagę, jest dziękczynienie po Komunii Świętej. Wczoraj mówiliśmy o warunkach godziwości Komunii Świętej i co ciekawe, dziękczynienia tam nie ma, ono nie figuruje. Ale wszyscy święci, wszyscy mistycy, którzy się na ten temat wypowiadają, podkreślają, że od dziękczynienia po Komunii Świętej, czyli od tego jak ja spędzam te 15 minut, kiedy ciało Pana Jezusa dosłownie jest obecne w moim ciele, zależy i siła działania Komunii Świętej w moim życiu i gotowość Pana Jezusa do udzielania mi różnych łask. Pan Jezus, jeżeli ktoś nie zauważa w ogóle obecności takiego gościa, to ten gość przestaje być skłonny do udzielania łaski w przyszłości. Zatem dziękczynienie po Komunii Świętej jest czymś bardzo ważnym, a jednocześnie jest to wielka szkoła modlitwy. Święta Teresa Wielka, taka tej klasy mistyczka, pisze, że przez wiele lat miała straszne trudności w modlitwie. W ogóle się nie mogła modlić. Na modlitwie, jak wszystkie siostry szły na modlitwę, to ona przynosiła książkę i czytała, bo nie mogła wytrzymać na tej modlitwie. Tak, tej rangi mistyczka. Ale mówi, że był jeden wyjątek. Dziękczynienie po Komunii Świętej. W momencie, w którym wróciła do ławki od ołtarza i uświadomiła sobie, co się jej stało przed chwilą, kto z nią jest, kto w niej jest, to w tym momencie sama modlitwa sama się zaczynała. I ja bym radził, bracia i siostry, wszystkim tym, którzy chcą, żeby serio Komunia Święta zadziałała w ich życiu, ja bym radził, żeby na dziękczynienie, w ogóle na modlitwę myślną, ale przede wszystkim na dziękczynienie po Komunii Świętej położyli wielki nacisk w swoim życiu. To są cztery dziedziny, w których najczęściej stawiamy przeszkody działaniu Komunii Świętej. Wspomniałem na początku, że jeszcze chcę wspomnieć o jednej sprawie, piątej, która to jest nie tyle przeszkoda, co pewna forma duchowości, ale już nie dla każdego. To, co teraz powiem, jest tylko dla niektórych. Są tacy ludzie, którzy tak się łączą z Eucharystią, że postanawiają zapomnieć o sobie zupełnie.
i postanawiają, że już w ogóle się nie będą o nic modlić dla siebie, nie zajmują się swoimi sprawami, swoim życiem, tylko poświęcają czas, energię i przede wszystkim modlitwę, również dziękczynienie po Komunii Świętej, nie po to, żeby wypraszać dla siebie albo dla bliskich jakieś łaski, ale na wynagrodzenie, żeby przepraszać Pana Jezusa za grzechy wszystkich ludzi, całego świata, za wszystkie zniewagi, żeby pocieszać Pana Jezusa. Nie są to liczne osoby, jest to trudna droga, ale zdarzają się tacy ludzie powołani do tego. Często są to osoby samotne, które nie założyły w ogóle rodziny, albo owdowiały, albo zostały porzucone, że mają mniej spraw w tym świecie i czują się powołani do takiej drogi, do duchowości wynagradzania w Komunii Świętej. Nie należy pochopnie wchodzić na tę drogę, tym bardziej, że lojalnie uprzedzam, zazwyczaj, kiedy ktoś się na to zdecyduje, to spadają na niego różne krzyże i cierpienia nagle, żeby wystawić na próbę to, czy on rzeczywiście wytrwa w takiej miłości ukrzyżowanej, czy też wróci i będzie się przejmował swoimi sprawami, swoimi bólami, swoimi cierpieniami, swoją niedolą. Ale są tacy ludzie, i wspominam o tym krótko, bo nie wykluczam, nie wiem tego, ale nie wykluczam, że Pan Jezus może chce mieć kilkoro takich osobistych, prywatnych przyjaciół w Gdyni. Takich, którzy się zajmują tylko Jego sprawami, a nie swoimi. To są właśnie osobiści przyjaciele Pana Jezusa Eucharystycznego. Tak wygląda, bracia i siostry, tak wyglądają te najbardziej powszechne zagadnienia dotyczące owocności Komunii Świętej w naszym życiu. Nie wszystkie, ale te, od których trzeba by zacząć. Powiedzieliśmy sobie w tych rekolekcjach o ofierze mszy świętej, o sakramencie Eucharystii, o godziwości Komunii Świętej i o owocności Komunii Świętej. W ten sposób domknęliśmy wszystkie najważniejsze zagadnienia naszej wiary w Eucharystię, naszej duchowości eucharystycznej. Obiecałem jeszcze propozycję postanowienia wielkopostnego każdego dnia. To dzisiaj mam taką propozycję. Można sobie zrobić takie postanowienie wielkopostne. Dopilnuję dziękczynienia po Komunii Świętej. Jeżeli zauważam, że w niedzielę na mszy świętej jest mi trudno porządnie odprawić dziękczynienie, bo jest dużo ludzi, zaraz są ogłoszenia parafialne, to raz w miesiącu albo raz w tygodniu, albo codziennie przyjdę na mszę świętą, kiedy ona jest nieobowiązkowa, kiedy ludzi w kościele jest mało, przystąpię do Komunii Świętej i później zniknę za filarem na 15 minut i będę miał te 15 minut tylko dla Pana Jezusa. Co ja wtedy z Nim będę robił? No, to proszę się zastanowić, co by kto zrobił, gdyby przyjechał do niego w prywatne odwiedziny prezydent Stanów Zjednoczonych i miałby 15 minut, żeby mu wszystko powiedzieć, czego sobie życzy. To teraz podnieść to do odpowiedniej potęgi i już wiadomo, co robić przez te 15 minut. Jeżeli ktoś chciałby takie postanowienie zrobić, na pewno przyczyni się to do wzrostu działania Komunii Świętej na całe jego życie, o ile w tym postanowieniu wytrwa.